Siema, ja jestem Zaniew, jest ze mną dzisiaj Ponur. Siemano. I właśnie dzisiaj nagrywamy dla was Escape'a. Jest to inny niż ten, który był w części pierwszej, dlatego że ten w części pierwszej nie był jakiś taki fajny. Dobra, tutaj to znamy. Dobra, nie niż spawnu. Czy chcesz, by po śmierci wypadały itemy? Tak. Czy chcesz, aby creepery? Nie, nie wiem. Poziom trudności średni. Wybierz biom. A, wspólna. Ja proponuję biom bagienny. Tak. Bagienny, dobra, może być. Czekaj. Gracz 1, gracz 2. Wybierz numer, a zostaniesz tepnięty do wyspy. Dobra. No i deszcz pada. Mam owce. Nie, owieczki. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Chodź. Boże, nie, ta owieczka jest biedna, zaraz spadnie. Wejdź sobie do domku i zakres. Zaraz. Najpierw ocalę owieczkę. Ja wiem... Jaki ty... Boże... A, to Kostek. Lol, myślałem, że to ty do mnie strzelałeś. Nie, przecież jeszcze nie mam... No ja nie mam, ja mam tylko chatkę czarownicy. Jaki domek? No to właśnie chatka czarownicy. No ale tu nic ciekawego nie ma. No jest tylko piasy. No to takie rzeczy to za. Ale dobra, najpierw ty... to. Tak. Tylko nie zalewaj lawy. No wow. Teraz to ja wiem. A zresztą to ty zalałeś na tym ostatnim. Dobra. Ważny, ważny. Kurde, zaraz niszczą na ty. Lepiku. To idź ich broń jak chcesz. A, to jest takie. A tutaj co tu jest? O, tu jest to. Dobra. Nic. Na razie nic. A, zadanie już dostaliśmy, to dobrze. Nie patrzyłem właśnie. Nie, tu nie. Te rzeczy wypadają, pani, tak? Ta. Co? Ale jak, słuchaj, jakby nie wypadały, to znaczy, że byś nie odzyskał swoich rzeczy. No tak, bo było, czy przy śmierci wypadają rzeczy. Jakby ci nie wypadały, to znaczy, że wszystko, co miałeś, to tracisz. Czaisz? Nie. To źle. To bardzo źle.
Owco, idź stąd. To nie jest dobry pomysł. A ja nie mam żadnego zwierzątka na swoim wyspie. Ja mam owce i świnkę. Miałem. Ej, jak... Mam trzy owce, lol. No, ej, daj mi jedno. Lecę. Lecę ci dać, na pewno. No masz, ale szybko przylecisz? Bardzo. Już byłem, ale cię nie zastałem. No, przykro mi. Zapraszam jeszcze raz. Nie, nie skorzystam. Dzień dobry. Diamenciki są. O, gdzie nie? Był dzień. Tylko, że padał deszcz, padał deszcz. Kurde, ile potworów jest tam na tym sklepiku. Trudno. Ja cię. Trzeba sklepik otworzyć. Czy ekipery nie wybuchają, tak? Nie wiem. Że nie wybuchają tych. Nie wybuchają itemów. Jak tyś to zrobił? Wybyłem z sklepiku. Więcej bardzo ma. Ponur. Ponur, ponur, ponur. Deskami da się przypalać? Tak. To dobrze. Bo cię ładnie poprosiłem. Nie prosiłeś. Jak to nie? Zapytałem grzecznie, to mi odpowiedziałeś. Nie mogę wszystkich kempaczów tego ustawić. Czego nie możesz? Żeby sprawić się, bo ja jeszcze tam to nie mam. No. Kurde, trzeba sklepić.
przyjdziesz mnie uratować od piekutu? Oczywiście. Usnąłem. To pomyśl chwilę, czy ja przyjdę cię uratować. No nie, ale to możesz przyjść nie zabić. Nie, nie trzeba. Jest na pewno koniec drogi. Tak. Gdzie nie ma tyle postaci na wyspę. Nie powinno być. Żal, masz pieczarki może? Nie. A po co? Nic. Mam złoty hełm. Jak? Pewnie z zombiaka wypadł. Cześć. Dobra, za chwilę do was wrócimy, bo ja muszę jedną rzecz zrobić. I no to co, no to ze dwu. Dobra, jesteśmy po przerwie. I co? No bo ja musiałem coś załatwić i gramy dalej. I ja poszedłem, a ponur nie poszedł i ma przewagę. Jakby wcześniej jej nie miał. Dobra. Tak w ogóle ile jest tam bywam? Z 15 minut spokojnie jest. Ja mam czas, sprawdzam, monitoruję. Jeszcze z 10 minut, 15. Z 5. Czego? No bo 20 minut będziemy wtedy nagrywali w sam raz. To się zrobi najwyżej jeszcze jeden od razu odcinek. No. Dobra. W ogóle patrzyłeś te zadania, czy nie? Nie, a co? Powinienem? No nie, ja też nie patrzę. Ale zaraz sobie zobaczę, może już jakieś zrobię.
mąkę. Najgorsze jest to, że tak szybko jedzonko leci. Mogę się zaraz odwiedzić? Nie, nie odwiedzamy się. Masz jedzonko może? Nie. To niedobrze, bo ja też nie mam. Zaraz patrzę. Dobra, upłynął nasz czas, ale jeszcze ze dwie minutki. Tak się mówi. Oj tam, nieważne. Ale to nie dobrze. Oświetliłem tego, oświetliłem sklepik. Dobrze.
Świnka ci spadła, wiesz? Trudno. Dzięki Nobie. Opa. Spadła. Nie, świnka naprawdę sama spadła. A owca po co miała spadać? A owca... Golu. No chyba nie. Ja nie miałem w ogóle owców. Tak mi teraz jest trudno. I dlatego moją zabijesz, tak? No. Masz dziwne poczucie sprawiedliwości. Ale niech będzie. W końcu ty to tylko gra i tak pewnie przegram. Nie ma co się załamywać. I się nie załamuje pod żadnym wypadkiem. O, już jedno zadanie wykonałem. Dobra. Generator bruku. No. O, drugie też oświetliliśmy sobie, to też zrobiłem. To ja też oświetliłem swoją. Dobra, zaraz kończymy, bo to bez sensu aż tak przedłużać limit. No. To ja tylko odkładam rzeczy do skrzynki. No i co, ja na razie tyle. Ponur tam widzę, że więcej trochę zrobił. No. No i dobra, no to co? No to cześć. Siemano.